Czy wiesz, że w Red Dead Redemption 2 niektóre zbiorniki wodne pokryte są toksycznymi zanieczyszczeniami? Woda w takich zbiornikach jest na tyle skażona, że wszystkie ryby, które się w nich znajdują, są zatrute i nie nadają się do jedzenia. Za zatrucie wody odpowiadają pobliskie kopalnie oraz fabryki, które odprowadzają do nich ścieki. Obserwuj po więcej.